Oczywiście Michał, który z niejednego pizza jada, raczej z 300, pracował w Esterox, z którą się rozstawał w sposób burzliwy, ale my jesteśmy ponad to i Michał, i ja, i wszyscy tutaj, także... Nie no, błagam cię stary, no ja w ogóle nie żyję przeszłością kompletnie, zresztą w moim przypadku to było dosyć idiotyczne, bo hamulcowego bym sobie sam zakładał. Ja postanowiłem w ogóle jakby po tym przez ciebie wspomnianym udarze poodcinać wszelkie balasty. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie, to jest Melina w Esterok. Dzisiaj bardzo specjalny gość, się tak śmiejemy, trzymając nawet te kubki tutaj z logo Eskirok, Michał Figurski. Dzień dobry, witam. Który nie dość, że z niej jeszcze raz, cześć kochany. Cześć. Kopelat. Kopela, tak, próbowaliśmy otworzyć, kiedy się widzieliśmy ostatni raz i tak heheszkując, znaczy się zrobiło poważnie, bo na pewno widzieliśmy się przed twoim udarem, który był 8 lat temu. Wylewem, czyli udarem krwotocznym, od razu poprawka. Zaraz będziesz mi poprawiał. Ale ja się nie obrażam, nie. Ponad 8 lat, no. Ponad no 8 tak, lat. Tak. Za czasów, powiedziałbym, rozrywkowych. Ale rozrywkowe czasy cały czas się mają bardzo dobrze, to wiesz. To zaraz definiujemy. Dobrze, dobra, okej. To było to intro, bo jeszcze kontekst jest taki, bo oczywiście Michał, który z niejednego pizza jada, raczej z 300, pracował w Esterox, z którą się rozstawał w sposób burzliwy, ale my jesteśmy ponad to i Michał, i ja, i wszyscy tutaj, także... Nie no, błagam cię stary, no ja w ogóle nie żyję przeszłością kompletnie, zresztą w moim przypadku to było dosyć idiotyczne, bo hamulcowego bym sobie sam zakładał. Ja postanowiłem w ogóle jakby po tym przez ciebie wspomnianym udarze poodcinać wszelkie balasty, bo takie zaszłości, takie nie, tu nie przyjdę, albo z tym się nie spotkam, to jest balast, który trzyma w miejscu, a ja do przodu całe życie, no więc jestem tu, mój drogi, bez względu na to, kiedy się widzieliśmy po raz ostatni. To cofnę się do twych lat licealnych. Twoja... Znaczy książkę przeczytał. Przeczytałem, czytałem wywiady, wiesz. Czytał. Przypominało mi się też wiele rzeczy z własnego życia, ale gadam o twoim. Twoja pani od francuskiego tak powiedziała ci, że ty Figurski, to albo będziesz wielkie zero, albo wielkie coś. No i wykonała ci 50, to teraz jak to wyszło na tej skali od wielkiego zera do wielkiego coś? Widzisz, patrz, taki jestem, że z tych wrażeń nie wyłączyłem telefonu. Takie ze mnie coś. Słuchaj, ale to poczekaj, pytanie brzmi, czy ja dzisiaj jestem wielkie zero, czy wielkie coś? Czy... Też mogło być zmienne, mogłeś się czuć wielkim cosiem, potem wielkim zerem, a teraz na przykład wielkim średniakiem, albo jeszcze inaczej. Wiesz, niby żartuję, ale tak. Dobra, jasne, słuchaj, wiesz co, ja się zawsze wielkim zerem czuję i ja wiem, że to ktoś może pask i oblać się kawą, że kokieteria. Ja mam taką teorię, którą zawsze lubię powtarzać, że wszyscy w mediach wylądowaliśmy, bo gdzieś jednak za mało mamusia i tatuś głaskali. Chociaż jestem z wylizanego domu, to tam totalnie jakkolwiek to brzmi, ale jesteśmy worem, chodzącym worem na kompleksy i jakby o tym myślę mówiąc, że się miałem za zero. To jest oczywiście chorobliwe, bo to popycha do wielu idiotycznych decyzji w życiu. No ale też jest gdzieś siłą napędową. Zawsze więcej, ciągle za mało. Tak tam pisze taka zasada 3D. Dużo... Słuchaczom mówię, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ja w transmisji sportowej, a ci, którzy nas oglądają, wideo podcaście Michał Figurski, najsłodszy, autobiografia brzmi mocno, najsłodszy brzmi intrygująco, to też do tego dojdziemy. Pisana kciukiem. Pisana kciukiem, prawym. Lewym, prawym, tak, dlatego że wylew odebrał mi sprawność w lewej ręce, ja nie używam laptopa, więc cała książka została napisana jako kilkusetstronicowy SMS. Polecam serdecznie, naprawdę, bo jest i wesoło, i przygodowo, i smutno, i do refleksji. Tak dobrze ci się czytało? Dobrze się czytało. Naprawdę się dobrze czytało, chociaż oczywiście
brak mi momentami było dystansu, tak? Bo kiedy na przykład opowiadasz o, nie wiem, o czasach liceum Batorego albo o pierwszych latach radiowych, no myśmy się gdzieś tam zawsze mijali przez te lata 90. Tak. I potem, i 2000. W związku z czym pojawiają się nazwiska, no nie wiem, wiesz, choćby twój... Ja nawet nie wiedziałem, że ty z Knapikiem w ławce siedziałeś, gwiazdą faktów TVN, no, tak, który tak. się sprowadzał na złą drogę. Tak było. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy... Na temat motywu z tej książki, to ja mógłbym tutaj godzinami gadać, więc trzeba to usystematyzować. Wyszliśmy z tego samego warszawskiego wydałka. A zaraz ci powiem, dlaczego zero i coś. No. Dlatego, że obiektywnie rzecz biorąc, w czasie twojej szczytu populary tak zwanej, no to mało było ludzi tak popularnych w mediach, tak kolorowych, tak kontrowersyjnych i tak dalej. Z tym większym hukiem odbywał się upadek, na przykład kiedy cię wywalili, to stąd właśnie, ze Ski Rock. Stół z tego budynku, tak jest. Pozdrawiamy pana prezesa, jednego, drugiego i trzeciego, tak. Dziękuję. Więc myślę, że sam to przerabiałem na dużo mniejszą skalę niż ty, to znaczy na przykład nieprawdopodobną satysfakcję tłumów ludzi z tego, że ci się powinęła noga. No nie, no taka prawda. No tak, tak, słyszysz te pękające korki od szampana. Dokładnie tak. No a plus jeszcze ten element, jak chlapnąłeś bez złych intencji o tym, że sushi drogie, to po prostu ten festiwal radochy, szydery i tak dalej. Więc naprawdę jazda po bandzie. No a potem dochodzi nie udar, tylko wylew, tak? No, cały czas jest cukrzyca, o której zaraz pogadamy. W związku z czym jakby... Szarość to nie jest twój kolor, więc chodzi mi o to, wiesz, jak się zastanawiałeś, czy po wylewie, czy przy okazji 50, którą miałeś w zeszłym roku. Jakaś magiczna granica. No czy tak w ogóle, no chodzisz na te wywiady, pytają cię o cukrzycę, oczekują też od ciebie autorefleksji, niektórzy przeprosin i tak dalej. No więc gdzie, wiesz, długie dopowiedzenie do tego mojego pytania z cytatem z pani... Przyszedłem tu z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że cię lubię. Mimo wszystko. nie chodźmy w detale. To jest spokój. Po drugie dlatego, że oczywiście promuję książkę. Po trzecie, nie widzieliśmy się bardzo dawno. Po czwarte, słuchaj, tak już między nami, wiesz co, promowanie książki jest naprawdę trochę straszne, bo w kółko odpowiadasz na te same pytania, a przychodzę do ciebie po inne, zamieniam się w słuch. Czyli idzie, to teraz mnie ugotowałeś, bo wiesz, bo teraz jak ja mam nie, zadać... Nie, no co ty, daj spokój. Dobra, to w takim razie to, co mnie zafrapowało, kiedy czytałem książkę, to znaczy, bo ja myślałem, jak usłyszałem o twojej... wylewie cukrzycy, to myślałem, że w wieku dorosłym nagle się okazało, że masz cukrzycę. Ale nie. Miałeś 19 lat, 18-19, kiedy ci cukrzycę zdiagnozowano. Potem co prawda miałeś remisję, ty mówiłeś, że to aż szkoda, bo gdyby nie było, to może byś był bardziej czujny. Niemniej, w swoim autoopisie, zresztą cytujesz tak, nie wiadomo, czy to tak śmiertelnie poważnie, czy nie, lekarzy niektórych, no ale jakby widzę coś, co można nazwać tendencjami samobójczymi. I nie przenośnie, nie poetycko, tylko tak dosłownie. No, wywinąłeś się, miałeś więcej szczęścia niż rozumu, ale w tym sensie ciekawi mnie, co ci się działo w tej głowie. Dobra, słuchaj, jak ja się dowiedziałem, że ja mam problem z sercem, to ja się zesrałem na tyle, że zacząłem się jednak pilnować. A u ciebie to wyglądało, jakbyś nie nastąpiła refleksja. Słuchaj, po pierwsze jakby o tych samobójczych tendencjach piszę bez ogródek, bo na szczęście trafiłem na terapię po wielu, wielu, wielu latach, na którą skierował mnie transplantolog, który przeszczepiał mi nerkę i trzustkę. Na przeszczep zdecydowałem się rok po wylewie, będąc już na tyle dobrym stanie zdrowia, że mogłem się podjąć tego, chociaż czekałem w sumie 2 lata, więc decyzja była wcześniej, ale stan zdrowia nie pozwalał. Paradoksalnie trzeba być zdrowym jak koń, żeby móc stanąć do przeszczepu. Nie możesz być przeżeńbony, nie możesz mieć dziur w zębach, nawet tego typu sprawy.
I ten, że profesor Wojciech Lisik, którego wymieniam we wszystkich wywiadach i będę wymieniał do końca swojego życia, bo jakby jest cudotwórcą i uratował mi życie, kazał mi po prostu pójść na terapię pod groźbą wyrzucenia z gabinetu, jeżeli przyjdę do niego. Jeden na jeden czy grupową? Kiedykolwiek jeszcze raz. Słucham? Terapię jeden na jeden czy grupową? Jeden na jeden. Jeden na jeden to był jakby telefon przy mnie wykonany, w zasadzie sam miałem go wykręcić i rozmowa w mojej obecności taka jak o małym dziecku. Pani doktor, jest u mnie Michał, trzeba się tym panem, a w zasadzie chłopcem zająć, dzieckiem zająć, bo mi ręce opadły. To dziecko miało wtedy ile? 40? Dziecko miało 42 lata bodajże. Wiesz, to potwornie uboczające oczywiście, ale ratujące życie. I podjąłem się tej terapii. Na tej terapii dopiero tak naprawdę dowiadywałem się o swoich samobójczych tendencjach, o tym, że żyłem w nadmuchanej przez siebie bańce, przez którą nie docierało do mnie nic. Więc na twoje pytanie, co ty sobie wtedy myślałeś, odpowiem ci, nic, kompletnie. Ja byłem zajęty wszystkim, tylko nie sobą. A jak wiemy, terapia prowadzi do tego, żeby wreszcie z samym sobą porozmawiać. I zdać sobie sprawę z tego, kim się jest, w jakim momencie swojego życia. I ta książka cała jest tak naprawdę taką autoterapią. Jakby opowiedzeniem sobie wprost, jaki byłem i jak żyłem. Co nie zmienia faktu, że jestem wyleczony, bo do tego jeszcze jest bardzo długa droga. To poczekaj, to masz tą diagnozę około 19 roku życia i dosyć szybko ten poziom cukru, poprawiaj mnie, jeżeli ja mylę termin, poziom cukru spada, następuje remisja, czyli cofnięcie tak i jest. W zasadzie wydaje ci się, że jest spoko, tak? Że super, że to ja oto tutaj pokonałem cukrzycę, to nieprawda, że to jest nieuleczalna choroba. Jestem taki zajebisty, że nawet cukrzyca się mnie nie ima. Tak. Hulaj dusza, piekła nie ma, jedziemy wtedy, dalej. Wtedy ja się mniej więcej poznaję, trochę balujemy razem, nawet nie wiem, że masz cukrzycę. Starze się tak. Ile czasu tak było, że ta cukrzyca na pozór nie wracała? Wiesz co, to trwało raptem rok czy półtora. To się wszystko złożyło tak w czasie, że ja jakoś tak tuż po tej remisji dostałem propozycję pracy. Walimy, mówisz, konkurencją, to wątpię. Możesz. Dostałem propozycję pracy w RMF-ie, więc wyjechałem do Krakowa. Tam przeniosłem się na 4 lata. Daleko od oka Saurona, czyli opiekuńczej matki, która oczywiście przegryzłaby aorty każdemu, kto chce mnie skrzywdzić, ale też przegryzła moją, gdybym chciał skrzywdzić siebie samego. A to robiłem. Wyjechałem daleko, wiesz co, do obcego mi miasta, fantastycznego, kolorowego, wesołego. Imprezowego, wesołego. Zarabiałem potężne pieniądze, jak na tamte czasy. Propozycja była bardzo sowita. O tym wszystkim piszę w książce. No i nagle, stary, w ogóle jestem ozdrowiały, jestem jak na swój wiek samowystarczalny w 100% i bardzo daleko od odpowiedzialności jakiejkolwiek. Jedyna moja odpowiedzialność to jest poprowadzić dwugodzinną audycję od 18 do 20. Wtedy już prowadziłem listę Hobbens w Krakowie. Czyli stary, wyobrażasz sobie takie życie? Nie. No wiesz, jesteś jakieś półtora kilometra od rynku, na którym mieści się około 500 knajp. Dziewczyny są piękne, koledzy bardzo, bardzo głośni. Wszyscy, w ogóle jak mieszkasz w Krakowie i pracujesz w RMF-ie, przynajmniej wtedy tak było, to jesteś trochę demiurgiem, takim metr nad ziemią się unoszącym. Świeże bułeczki dla pana z RMF-u zawsze. Mandacik niekoniecznie, bo pan z RMF-u. I tak naprawdę, wiesz co, szajpka już odbija, bo czujesz się autentycznie lepszy niż cała reszta. Do tego, tak jak mówię, niewielkie zobowiązania.
jakiekolwiek, jeszcze wtedy nie miałem rodziny, co ja miałem, chyba kredyt na samochód miałem tylko na samochód, nie? Czy żadne mieszkanie, wiesz, tak jak mówię, no, żadnej powagi, żadnej odpowiedzialności. I w takich warunkach wykluwał się potwór. Potwór przekonany o tym, że wszystko jest zajebiście. A co, tobie się wydawało, że ta choroba zniknie, że ty jesteś silniejszy, że jesteś super... Nie, bo po prostu zakładałem na nią czapkę niewidkę i umawiałem się sam ze sobą, że tego tematu nie poruszam. Dobra, a w tym momencie pojawia się taka sytuacja, że jednak musisz jakieś tam leki, jakieś substancje przez... mówię teraz o substancjach lekarskich, nie... No to... Doprecyzujmy. Domyślam się. No to jak to wtedy wygląda? Słuchaj, wiesz co... Bo w dosyć hardkorowym opisie, kiedy już masz wylew, to też wspominasz o mnóstwo kartony z jakimiś... To już potem dializę, to już... No tak, ale właśnie chodzi mi... To już lata potem. Wcześniej, kiedy jednak wiesz, że musisz jakieś leki brać, ale jednocześnie, wiesz, wrzucasz piguły czy jakieś płyny, a jednocześnie olewasz... Najgorsza choroba, jaka mi się przytrafiła przez te wszystkie lata, nazywała się jakoś to będzizm. Bo ja o wszystkim myślałem, że jakoś to będzie. Tu sukcesy i kolorowy świat, tu gdzieś ten mroczny, czyli choroba i postępujące powikłania. Więc żeby utrzymać wysoki poziom jakoś to będzizmu, ja raz na jakiś czas chodziłem sobie do lekarza. Bo ja wiedziałem, że muszę się u niego pojawić. Ja insulinę jako cukrzyk insulinozależny przyjmowałem, tylko że na własnych warunkach. Cukrzyk insulinozależny przyjmuje dwa rodzaje insuliny. Jedną tak zwaną bazę, najczęściej przyjmowaną późno wieczorem, którą wstrzykujesz sobie na następny dzień, zakładając taką całodniową bazę, która obniża ci cukier. Ponadto po każdym posiłku musisz przyjąć insulinę tak zwaną krótkodziałającą, żeby zniwelować skoki cukru, które pojawiają się po każdym, absolutnie każdym posiłku, choćby to była sałatka. Ja uznałem, że ja nie potrzebuję tej krótko działającej insuliny. Ja sobie walnę większą bazę, będę zabezpieczony przez cały dzień i mogę robić, co chcę. No, a robić, co chciał, raczej robił mój organizm, ponieważ to oczywiście nie wystarczało. Ja na wszelki wypadek glikemii, czyli cukru, nie mierzyłem, nie używałem glukometru. Spójrz pan termometr, nie będziesz pan miał gorączki. Dokładnie tak. Fantastycznie powiedziane. Codziennie budziłem się, widziałem się w lustrze w miarę przytomnego, więc uważałem, że jestem zdrowy. Fantastycznie opracowałem zupełnie nową metodę postępowania w cukrzycy, aż do kolejnych, coraz bardziej rozkręcających się powikłań. Wrócimy zaraz do cukrzycy. Ona się będzie pojawiać do końca naszej rozmowy, ale chciałem wykonać skok tematyczny. Bardzo proszę. Posłużyć notatkami, ponieważ było to wspaniałe. Kaligula Trzebski. Pod tym pseudonimem tłumaczyłeś filmy porno. I chciałem cię zapytać, bo piszesz w swojej książce, że była to fantastyczna robota, bo niby stawka była połowa tego, co za normalne filmy, ale wiadomo, z obiektywnych względów dialogów dużo mniej, mniej wysublimowane, kaska leciała, zabawa była, było wesoło, ale chciałem się zapytać o taką rzecz, bo pamiętam, mój kolega na studiach dorabiał też tłumaczeniem tej kategorii i pamiętam, do dzisiaj mi to zostało, tak mi to zryło psychikę, że czasami szukali jakichś słów dla zabawy i zaczęli stosować słowo muszelka na określenie waginy. I pytanie, czy pamiętasz jakieś właśnie z tej dziedziny problemy słowotwórcze, czy inspiracje, czy to raczej mowa ulicy, koledzy pomagali? Ekwilibrystyka słowna na pewno występuje, tym bardziej, że trafiały mi się różne gatunki. Wiesz co, ja będąc z jednej strony tłumaczem za dnia, dr Jekyll tłumaczył filmy science fiction, westerny, ale też filmy dokumentalne. Na Kanału Plus, czy w ogóle szeroko? W ogóle szeroko. W Kanał Plusie byłem zatrudniony, że tak
tak powiem etatowo jako tłumacz. Tam najczęściej z francuskiego, z angielskiego z kolei tłumaczyłem dla Filmnetu i dla ITI-a. Wtedy jeszcze oczywiście tego innego. Słuchaj, byłem nawet etatowym tłumaczem w Ministerstwie Obrony Narodowej. Chciałem to zapytać, to musiało być... Tak, dokładnie. Natomiast Mr. Hyde, kiedy już przetłumaczył to, co miał do przetłumaczenia za dnia, nocą brał się za pornosy. Stawka za film, z tego co pamiętam, chyba wynosiła za normalny 1000 zł, za pornosa płacili 400, 500 i rzeczywiście robił się to szybciej, ale ja, słuchaj, tłumaczyłem pornosy historyczne, science fiction, trafił mi się kulinarny, nawet pamiętam. Słuchaj, więc rzeczywiście woltyżerka językowa była totalna, ale jakoś już nie pamiętam, żebym miał z tym jakieś kłopoty. Ja wróciłem po kilku latach pobytu za granicą, gdzie kończyłem z Libanu. Tak, amerykańską szkołę średnią. I wiesz co, ja miałem większy problem z polskim niż z angielskim, więc ja byłem, to wyglądało bardzo fachowo, bo tłumacząc pornola na ekranie, ja byłem obłożony w ogóle fachową literaturą, wiesz, miałem słowniki różnej maści, bo przydawało mi się, jak tłumaczyłem Regaty Whitbread, pamiętam, no, wiesz, to było w ogóle dla mnie nie do przeskoczenia, bo ja nie wiedziałem, czym jest rufa po polsku, czy wanta, czy jakikolwiek inny osprzęt. A to ci potrzebne było, bo w tych pornolach na jachcie coś się działo? Czy teraz mówisz o dokumentach? Nie, ale wiesz, no, w ogóle brakowało mi słownictwa. To się śmiesznie złożyło z początkami pracy w radio, więc ja się dokształcałem lingwistycznie na tłumaczeniach, co wykorzystywałem potem w radio, wysławiając się odrobinę lepiej niż ćwierć inteligent. No. Teraz mi się przypomniało, mój brat kiedyś powiedział, który uwielbia wyłapywać takie smaczki językowe z jakiegoś filmu z gatunku, o którym mówisz, zapoznał się z tłumaczeniem. Uwaga, cytuję, najwyżej tu wydawca nasz Jarema wytnie to. Jak mi Puzon przygra, to cię zaśmietanie. Czy to jest twoje dzieło, czy...? No, nie, to nie Kaligula Trzebski. Ja wiesz co, ja w ogóle pamiętam, że najlepiej mi szło z pornosami historycznymi, dlatego że mój ojciec... Mój ojciec w ogóle wiesz, miał chyzia na punkcie polskiej literatury klasycznej i w ogóle historii Polski, więc ciągle mi kazał czytać tego typu książki, więc ja się wysławiałem dosyć bogato, ale tak ala Sienkiewiczowsko. Natomiast na przykład podwórkowego języka, no to bardziej uczył mnie na przykład wspomniany kolega Maciej Knapik i cała reszta, do której wróciłem, a w zasadzie do której przyjechałem. Dobrze. Wspomniałeś sam pobyt za granicą, 4 lata w Libanie. W bardzo gorącym okresie, tam zawsze jest gorący w sumie. No właśnie, tego zacznę. Teraz znowu. Kolejny rok, Liban płonie. Natomiast to jest twój przedział wiekowy 12-16. Tak. I chciałem cię zapytać, bo to jest tak, to jest po pierwsze wyrwanie w wieku lat 12 ze środowiska swojego, no to już jest ból, to dzisiaj taka mniej więcej 5. klasa. Dokładnie. Po drugie, to jest ten okres, spędzasz 4 lata w kompletnie innym świecie, jeszcze wyjeżdżasz tak, nie z tej dzisiejszej Polski, tylko z Polski PRL-owskiej, komunistycznej. I po trzecie, jest to okres, hormony, dojrzewanie, myślenie o rzeczach z dziedziny tej, którą później będziesz tłumaczyć w nocach. Tak, tak. Więc chciałem cię zapytać o ten Liban. W ogóle mnie to fascynuje, wiesz, jako doświadczenie życiowe. No to jest w ogóle fascynujący kraj, absolutnie, w ogóle bez względu na to, jaka tam jest sytuacja polityczna, kraj wielokulturowy, frankofońskie i anglosaskie wpływy są potężne, to oczywiście ze względu na zaszłości historyczne, ale 3 języki urzędowe, angielski, francuski i arabski, na moje szczęście, ponieważ z tymi językami wróciłem do Polski. Nie do końca z arabskim, ale taka, że tak powiem... Habibi. Dogadywanie się na ulicy, no może niekoniecznie poprzez Habibi, czyli kochanie. Tak. A poczekaj, jaką miałeś ksywę, bo to jest bardzo fajne. Dybabiet. I co to znaczy po polsku? Biały miś.
białym biłem mi się. Byłem większy od reszty, byłem bielszy od reszty, że byłem otyłym dzieckiem, no to jeszcze się to kołysałem, jak niedźwiedź idący z lasu, więc miałem taką ksywkę. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, absolutnie fascynujące. To wyjaśnij jeszcze, dlaczego mieszkaliście w części muzułmańskiej, islamskiej tak. Bejrutu, a nie chrześcijańskiej. Ponieważ demoludy, czyli... I kraje komunistyczne, wyjaśniam młodszym dzieciom. Tak jest, tak jest. Posiadały swoje placówki dyplomatyczne po stronie muzułmańskiej, a nie chrześcijańskiej. No ta zimna wojna jakoś tak też puściła tam swoją kurtynę i rozdzieliła te państwa na dwie części Bejrutu, czyli stolicy, podzielonej przez konflikt między wschodnią częścią a zachodnią. Jeden z wielu konfliktów, który toczy ten kraj, abstrahując jeszcze od sąsiedzkich, czyli Syria i Izrael. Ale na ten temat w ogóle możemy gadać godzinę. Nie, mnie to jest fascynujące. Jeśli jeszcze chciałem się spytać właśnie o to, przez to, że chodzi, bo co mnie zdziwiło, bo ta twoja szkoła się nazywa coś International College. College of Beirut. Tak, ja myślałem, że to jest taka klasycznie bardzo międzynarodowa szkoła, ale z twojej z kolei opowieści w książce wynika, że to zdecydowana większość to byli miejsca, znaczy arabscy uczniowie. Tak. No, jakby taką najbardziej prestiżową uczelnią w Bejrucie jest AUB, czyli American University of Beirut. Filia tejże uczelni, będąca szkołą średnią i po części podstawową, bo tam jest trochę inaczej wygląda ten podział. To był tenże International College. Niektórzy wykładowcy byli Amerykanami. Ci, którzy nie pouciekali w momencie eskalacji konfliktów, tam dochodziło regularnie, między innymi wysadzenie w powietrze ambasady amerykańskiej. Ale tak jak mówię, tych historycznych niuansów jest bardzo wiele. Natomiast była to szkoła również dla dzieci libańskich, również dla dzieci dyplomatów wielu państw, którzy mieli tam swoje przedstawicielstwa. No i taki Polak też się trafił. Biały miś. Dla tak. Dziewczyny. Ja wtedy jeszcze z dziewczynami tam... Nie, co ty, no w ogóle wiesz co, kraj islamski, tym bardziej po naszej stronie, no w ogóle absolutnie w grę nie wchodziły żadne nawet ukryte pocałunki. Jedyny taki romantyczny wątek, jaki pamiętam z tej szkoły, no pamiętasz taki wielki przebój zespołu Aha, Take On Me. Pewnie. Pamiętasz teledysk? No, teledysk gorzej. Oni byli rysunkowi. Trochę fabularni, tak. Trochę rysunkowi. Wtedy to był rok 85, w ogóle totalny hit. I ja, ponieważ zawsze miałem jakieś tam zdolności manualne i dosyć nieźle rysowałem, pamiętam, że wokalista tego zespołu nazywał się Morten Harket. I na zatrzymanym magnetowidzie, na pauzie, przerysowałem twarz Mortena Harketa na kartkę. Zachwyciła się tym klasa i ja, najładniejszej dziewczynie w klasie, która miała na imię i nazwisko Lama Makarem, zdecydowanie wręczyłem Lamie ten oto rysunek. Nie doszło do jakiegokolwiek rozwinięcia tej... A sprawdzałeś potem w czasach mediów społecznościowych, co się z Lamą stało? Widzieliśmy się z Lamą nawet za granicą. Kiedyś, ponieważ mój najlepszy przyjaciel z klasy Omar, dokładnie o którym wspominam, jakby utrzymujemy cały czas ze sobą bardzo bliski kontakt. Omar gdzieś tam Lamę wyszukał. Okazało się, że razem jakby blisko siebie mieszkali w Kanadzie, bo potem, kiedy nasilił się konflikt libańsko-syryjski i doszło już do bardzo poważnej eskalacji zbrojnej. Rozjechaliśmy się wszyscy po świecie. Każdy pouciekał w swoją stronę. Omar wyjechał z rodzicami do Kanady. Ja oczywiście wróciłem do Polski. Jeszcze jeden wątek libański, ostatni. Z przyjemnością. Mianowicie
polska scena punkrockowa wyglądałaby inaczej, gdyby Grzegorz Brzozowicz jako nastolatek nie był z rodzicami na placówce w Belgradzie, skąd przywoził do Polski punkrockowe płyty. Oczywiście znana historia. Oczywiście. Potem były tego piękne pokłosia w postaci Jugotonu, Jugopolis. Oczywiście. Wiem, bo czytałem, ale powiedz proszę, jaki jest wpływ libańskiego radia na radio, które ty robiłeś? Ojej, słuchaj, potężny. W ogóle wiesz co, ja radia bardzo intensywnie słuchałem zawsze. Ja karmiłem się oczywiście muzyką wszędzie tam, gdzie serwowano ją w PRL-u. Moje dwa podstawowe źródła to oczywiście był trzeci program Polskiego Radia i Przeboje Dwójki. Pamiętasz tym? Pamiętasz coś takiego? Krzysztof... Tego nie prowadził nikt. To były teledyski puszczane, a jakby inicjacja odbywała się zawsze w Jarmarku. Krzysztof Szewczyk. Dokładnie, o to mi chodziło. Prezentował wspaniały Krzysztof Szewczyk. Robił premierę w Jarmarku, a później każdego dnia, nie pamiętam, która to była godzina, ale gdzieś tak po wieczerynce zawsze ten teledysk leciał i ja nagrywałem je sobie zawsze z telewizji na magnetofon. Podobnie zresztą jak wszystko to, co było puszczane w Trójce. I tam, słuchaj, usłyszałem nagle Radio One. Radio One... W Bejrucie. W Bejrucie. Mhm. To było radio anglojęzyczne z dżinglami w ogóle, z jakimiś zwariowanymi konkursami, z wydzierającymi się prezenterami, co dla mnie było w ogóle kompletnie niepojęte. Wtedy już zaczynał Jurek Kowsiak i Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników z Krasem Uwolnicowym. Pamiętasz te czasy? Ja to wszystko w książce opisuję. I to było... To był echa tego, co działo się w Radio One, które było takim prawilnym, amerykańskim, hitowym radiem. Ja prenumerowałem wtedy jeszcze sobie takie brytyjskie czasopismo muzyczne Smash Hits. I myślę, że te dwa media, czyli Radio One i Smash Hits i jeszcze Top of the Pops spuszczane w telewizji, bardzo kultowy program brytyjski, gdzie prezentowano najnowsze przeboje, to jakby budowało mnie od tej popowej strony, bo z Polski wywiozłem punk rocka, ale to w piątej klasie szkoły podstawowej ta historia też fala, wszystko gdzie jest. Wojna, siekiera, usłyszałem pierwszy raz. No i świat się zmienił. No. To jeszcze jeden wątek międzynarodowy. Oczywiście byłeś pytany nie raz, ale chcę... Żeby było śmieszniej, do wyjazdu do Libanu raz byłem w życiu z rodzicami w Berlinie Wschodnim. To był cały mój wyjazd. Większy szok. A powiedz mi, chciałem skoczyć w czasie, biorąc pod uwagę, że w sensie krwi etnicznym jesteś półrosjaninem po mamie. Tak jest. Chodzi mi o twój odbiór, twoich bliskich, wojny, mówiąc krótko. Słuchaj, ja się w ogóle do tej wojny nie pochodzę. Mówię oczywiście o wojnie, oczywiście, od napaści Rosji na Ukrainę. Ja się w ogóle do tego nie poczuwam. Jakby w ogóle muszę ci powiedzieć, że średnio we mnie tętni ta rosyjska krew, chociaż moja żona twierdzi, że jestem ruski zakapior. ale to w zupełnie innym kontekście. Cała moja rodzina Figurskich ze strony ojca, to jest walka narodowo-wyzwoleńcza i udział we wszystkich możliwych powstaniach. Ale miałeś w domu Kudżawy. Miałem oczywiście, ale co to ma wspólnego? Nie chodzi mi o państwo rosyjskie, ale wiesz, z kulturą rosyjską, no mam rosyjskiego kuzyna, który uciekł z nawet dosyć bliskiego, brata siotecznego, który uciekł z Rosji, jest w Gruzji w tej chwili, wiesz, jest etnicznym Rosjaninem, który, wiesz, nie może z tym wszystkim dać jakoś rady. To piękna i silna bardzo kultura, oczywiście taki, jak gdzieś, wiesz co, no jakby najpierw będąc dzieckiem, słuchając tego Kudżawy i Wysockiego, o którym mówiłeś, bo leciał w domu z płyt, które zresztą mam do tej pory. Mama tłumaczyła mi z rosyjskiego bajki na polski. Sama jeszcze wtedy... Bo ty się wychowywałeś dwujęzycznie. Dwujęzycznie. Moja mama jakby szybko wróciła do pracy, ale babcia tutaj była. Babcia była stuprocentową Rosjanką. No, żeby się z nią komunikować, to musiałem się uczyć słów po rosyjsku, więc mówiłem i po polsku, i po rosyjsku. Natomiast mój ojciec nigdy w życiu by nie pozwolił na to, żeby mnie zrusyfikować. Dlatego wywiózł mnie w wieku, kiedy miałem 3 miesiące, do Polski. Grażdany chciały mnie oczywiście zatrzymać jako ruskiego obywatela urodzonego na sowieckiej ziemi, na co ojciec się absolutnie nie zgodził. Mam paszport z takim wielkim tutaj kciukiem wystającym, bo matka mnie trzymała na rękach, żeby wywieźć mnie do Polski. I tak jak mówię, te
ta polska krew tętni we mnie bardzo silnie. Się absolutnie ktokolwiek co powie, a w komentarze będą po swojemu leciały. Oczywiście pod tej rozmową, ale ja się absolutnie czuję patriotą. Kocham mój kraj. Nigdy w życiu nie miałem się za Rosjanina. Więc odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście, że jestem zrozpaczony. Co ciekawsze, moja rodzina, ponieważ mam dużą rodzinę na Ukrainie, w Ukrainie i dużą rodzinę w Rosji. Siostry mojej mamy, jedna z nich wyszła za Rosjanina, druga za Ukraińca, trzecia za Polaka. Spowodowało, że jakby jesteśmy Rosjani po tej części Europy. I moja najbardziej walcząca z tym, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie, część rodziny, to jest część rosyjska. To oni są represjonowani, mają bardzo poważne problemy za jawną manifestację swojego sprzeciwu wobec tego, co wyprawia Putin. Temat jest bardzo żywy w naszej rodzinie. Oczywiście moją siostrę doprowadza do szału, kiedy tylko ktoś w jej obecności wspomni cokolwiek dobrego. Moją starszą siostrę. Moją starsza, prawda? 13 lat, tak, dokładnie. Więc ta dyskusja jest zawsze bardzo żywa, no ale jakby wiesz, no, obserwujemy to z ogromnym przerażeniem, bez najmniejszego poczucia winy, bo ja nie mam kurwa z tym. Ale nie taki był kontekst mojego pytania, mnie po prostu ciekawi, wiesz. Oczywiście. Sam mam to w rodzinie, no więc... Oczywiście, że tak. Wiesz, tak jak mówię, no, rodzina polsko-ukraińsko-rosyjska na pewno przeżywa to znacznie silniej i temat jest bez przerwy obecny w naszej rodzinie. Bez przerwy rozmawiamy z rodziną w Kijowie, pytając ich, wiesz, po każdych doniesieniach. Mój brat cioteczny z pułkownikiem w wojsku ukraińskim, więc wiesz, jest, tak powiem, bezpośrednio i czynnie zaangażowany w cały ten konflikt. Stanowisko jest absolutnie jednoznaczne i nigdy nie było ani przez sekundę jakiekolwiek inne. Powiedz mi, jakbyś miał się zastanowić, najgłupszą rzecz, jaką zrobiłeś w życiu. Wiedziałem. Boże, bałem się. Boję się takiego pytania. Sporo tego jest, nie? Do pewnego momentu robiłem same głupoty. Na bardzo wielu płaszczyznach. Co, że tak najgłupsza, tak? Że na podium? Co bym umieścił? Co byś na podium? Może być kilka, wiesz. Wiesz co? Moment, w którym straciłem zdrowy rozsądek, na pewno. Który to moment? On chyba gdzieś w tym budynku piętro wyżej nastąpił. Był taki czas, kiedy dookoła były same oklaski. Czyli to była audycja, to był wtedy WF, tak? Wojewódzki. Tak, tak. Ranny tak. WF. I wiesz, jakby gdzie nie postawiłem nogę, tam wielkie brawa. I ja wiem, że to na pewno spowodowało jakąś utratę kontaktu z rzeczywistością. Dobra, to ukonkretniając, czy zmierzasz do tego, czy się mylę, do tego, co doprowadziło do Ukrainek, mówiąc krótko, czyli do tego... Słuchaj, ale nie chcę cytować, bo durne było to w opór. Nie ma sensu. Tym bardziej, że sprawa jest zakończona. Wiesz co, ale to... tego typu wpadek, lekko ujmując temat, nastąpiło wiele w moim życiu. I one się gdzieś tak wszystkie zbiegły w czasie. Tak, wiesz co, nawet jak się w Wikipedii jest pod rozdział... Michał Figurski, kontrowersje. I to wszystko są tak 2010, 11, 12. 12 jest ta apokalipsa przy okazji euro i Ukrainek, ale tam wcześniej też. To dopiero z perspektywy czasu człowiek jest w stanie umiejscowić się, jakby postawić miejscu i czasie i zobaczyć, wiesz co, pisząc tę książkę cały czas wzdychałem, myśląc, kurwa, naprawdę po prostu, wiesz, sam się sobie dziwiłem. I jest to dosyć straszne doświadczenie, tak próbując to wszystko ogarnąć, przypominając sobie, sobie po kolei wszystkie te wydarzenia, ale ta książka
zaznaczam, ona nie powstała po to, żebym ja komuś opowiedział swoje życie, ani nawet sobie. Ta książka jest książką o tym, jak można zlekceważyć cukrzycę. Moja fundacja... Zaraz dochodzimy. Najsłodsi dlatego powstała. Dzisiaj z przyjemnością słyszę, że jest to Biblia młodego cukrzyka, bo moje zachowania w chorobie były typowe. Klasyczne. One są przerażające dla kogoś, kto nie ma do czynienia z tą chorobą, ale kiedy rozmawiasz... Tak, dobra, to ja ci powiem z perspektywy nie cukrzyka. No właśnie, tak. Chociaż moi rodzice się niepokoili w pewnym momencie, bo niektóre objawy im pasowały, ale byli świadomi, ale się okazało na szczęście nie odpukać. Natomiast dwie dla mnie rzeczy były szczególnie z twojej książki, to tak naprawdę. To znaczy to, że cukrzyca jest często może nie tyle bezobjawowa, co jest nie boli, nie cierpisz. Bezbolesna i niewidoczna. Możesz olać, ale nie możesz, ale... Ale słuchaj, w miejsce cukrzycy w tej książce możesz stawić po pierwsze dowolną chorobę, która w rozumieniu młodego człowieka staje się wyrokiem. To jest choroba, która pozwala żyć i przeżyć całe życie pod pewnymi restrykcjami. A ja tych restrykcji nie chciałem przyjąć. Trafiło mnie w najgorszym momencie mojego życia, czyli w momencie największego buntu z jednej strony, z drugiej strony uwolnienie się od jakichkolwiek zobowiązań. Rodziny, szkoły. Ja skończyłem maturę, dostałem się na studia, najpierw romanistykę, potem dziennikarstwo, zacząłem pracę w radio, zacząłem spełniać swoje marzenia. Ta choroba w ogóle mi z nią było nie po drodze. Ale w miejsce cukrzycy możesz tutaj wstawić stary alkoholizm, możesz wstawić narkomanię, bo równie dobrze mogłeś posadzić tutaj faceta, który chlał, widział, co się dzieje i zapytać go, czy panu do głowy nie przychodziło, że rujnuje pan życie sobie i całej rodzinie? I on też nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. Wpadasz w pewien ciąg takiego przekonania, że jakoś to będzie. O tym już mówiłem. A powiedz mi, że ja w czasach tych jeszcze przedwylewowych, to znaczy, co ci mówili lekarze, jeśli chodzi o cukrzycę, o używki? Czy mówili ci, że absolutnie żadnych używek, czy że ostrożnie? Wiesz co, przygotowaliśmy w fundacji e-booka na ten temat pod roboczym tytułem jak prowadzić się źle, by żyć długo i szczęśliwie. Dotykając właśnie tego tematu, którego unikają lekarze. Bo lekarze najchętniej, a jeszcze rozmawiamy o czasach sprzed 30 lat, mówią absolutnie. Szlaban, piwo nie, wino nie, kawa nie, impreza nie. W zasadzie nie wolno ci wszystkiego. Tak rozmawiali lekarze. I często jednak jeszcze rozmawiają. Niestety, wiesz co, ja bardzo często mówię to na spotkaniach z lekarzami, a jeżdżę, odbywam sporo tego typu spotkań z lekarzami i z pacjentami. Powtarzam to, że bardzo często ci lekarze nie potrafią cały czas rozmawiać z pacjentem. Wprowadzając embargo na wszystko. A wy jako fundacja mówicie co w tym e-booku? A my nie tylko w tym e-booku, no cały czas to powtarzam, nasza konferencja prasowa otwarcia fundacji odbyła się u Wedla, w miejscu, gdzie sprzedaje się czekoladę, z profesorem Leszkiem Czepryniakiem, absolutnie wybitnym autorytetem w dziedzinie diabetologii. Powtarzamy, nie czekolada cię zabija, tylko niewiedza na temat tego, co jest w stanie zrobić z twoim organizmem. To jest, wiesz co, to jest jednak trochę innego rodzaju choroba. To wydaje mi się, że wiesz, no, w cukrzycy nie ma tego czynnika uzależniającego. Człowiek jest jednak bardziej bezbronny wobec alkoholu i narkotyków, tak mi się wydaje. Tutaj działała wyłącznie moja głupota. Rozmawiałem w kwestii retoryki. Dlaczego Michał, ty nic nie robiłeś, chociaż wiedziałeś, że z tobą coraz gorzej. I jakby tutaj dałem przykład tego, że równie dobrze mogłeś zapytać alkoholika, który chlał przez całe życie, pomimo tego, że sypało mu się wszystko, nie tylko zdrowie. Uzależniało mnie na pewno w całej tej chorobie, to jest na pewno podstawowe pytanie, które stawiam sobie w tej książce, na które cały czas jeszcze szukam odpowiedzi, co takiego spowodowało, że ja
że ja się odciąłem od negatywu całej tej sytuacji. Jestem człowiekiem, który wyrzuca z głowy złe. Ja bardzo szybko zapominam. Nie chowam w sobie urazy, ale jakby gdzieś tam ułożyłem sobie życie tak, że do przodu idę nie po trupach i nie po trupie, tylko po łące. Rozumiesz to? Tylko że życie to nie łąka, kurwa. To ja cały czas tego nie byłem w stanie sobie przetłumaczyć. Ja ją rysowałem w swojej wyobraźni bez przerwy, nie widząc zupełnie tego, że z moim zdrowiem jest coraz gorzej. Że sypią mi się oczy, że sypią mi się nerki, że sypie mi się wątroba, wszystkie organy po kolei. Z 24 godzin dnia pełnego złych informacji i cierpienia wyciągałem tę jedną godzinę, gdzie działo się dobrze, a tych godzin było znacznie więcej. Więc miałem się czego przyczepić. Więc łatwo było zapomnieć o A gdybyś miał rozrysować graf taki, wiesz, jak w sondażu, co cię doprowadziło do wylewu, to jak to było? No, cukrzyca, używki, ogólnie niehigieniczny tryb, no... No tak. Cukrzyca, używki, pracoholizm, jakby wiesz co, no ja wylewu dostałem będąc tak naprawdę 20 godzin w pracy. Zaczynałem dzień od audycji porannej w Muzo FM. Później leciałem do Alverni, gdzie pracowałem jako konsultant muzyczny przy ścieżkach dźwiękowych do filmów. Dzień kończyłem i jeszcze prowadziłem swoją firmę producencką, a dzień kończyłem o 22 punktualnie, zaczynając program publicystyczny, którego zresztą byłeś gościem w Polsacie Widzimisię, który prowadziłem na żywo, i wracałem do domu o 24, podpinając się pod dializator, który, o czym wie każdy, kto chorował na nerki, kiedykolwiek przechodził dializę, czyli leczenie narkozastępcze, które jest wyczerpujące potwornie. Ja 10 godzin przysypiałem pod dializatorem, rano się od niego odłączałem i znowu do radia. I tak wyglądało... Ale dlaczego? Znaczy, bo jesteś też pracoholikiem, czy dla kasy, czy... Bo jestem pracoholikiem, bo byciem w pracy, byciem zdolnym i byciem zajętym, rekompensowałem tę drugą część mojego jestestwa, która była chora, kaleka i jakby, wiesz, no, niezdolna do odpowiedzialnego życia. No, to takie są poważne buty, proszę pana. No. Wspomniałeś o tym, a jeszcze dopowiedzmy, w sensie technicznym, to wyglądało tak, pisanie najsłodszego, że ty wysyłałeś SMS-y do Leszka Gnoińskiego, tak? I on to... Spisywałem, wiesz co, kiedy miałem wenę, to siadałem, siadałem i przelewałem na papier, oczywiście nie na papier, tylko na ekran. To, co się ze mnie... SMS-ami czy dyktowałeś? Nie dyktowałem, dlatego że okazało się gdzieś po drodze, że całkiem dobrze wychodzi mi słowo pisane. Więc to nie było dyktowanie, tylko pisanie. Wcześniej nie tylko Leszek Gnoiński pracował ze mną tą książkę. Wcześniej był Janek Osiecki, był Radek Górecki. Pracowało kilka osób, ale od początku powiedziałem, że nie chcę żadnego wywiadu rzeka. Nie chciałem, żeby ktoś tę książkę napisał za mnie. Wiedziałem za każdym razem, kiedy ktoś mi pomagał, że wychodzi z tego coś, co kompletnie jest nie moje. Pojawiało się tam licencja poetyka, jakieś wyrażenia, słowa, które mnie bardzo drażniły, więc w pewnym momencie powiedziałem, nie, muszę to sam. No i jak wziąłem się za pisanie samemu, to trwało to 8 lat. No. A powiedz mi, czytałem komentarze pod twoimi wywiadami. O, ciekawe. Nie, mówię tymi nowszymi. Mhm. Jest sporo, panie Michale, trzymamy kciuki, super. Mądre rzeczy pan mówi, cukrzycy ci dziękują, ale oczywiście jest też Wiadomiks. Porcja nieprzychylnych, gdzie jest taka część wspólna, taka mniej więcej, sens byłby takie, Budce wymyślił nowy sposób na lans. A, no to tak, to nihilnowi w ogóle. No, to nihilnowi, no, no, ale też, jak rozumiem, jak wtedy...
czy jak odpowiadasz, czy jakbyś odpowiedział teraz, no, czyli, ja wiem, że to jest bzdura, tak? Ale w tym sensie zdarzy się, że swoje masz na koncie, jeśli chodzi o dorobek życiowy, no więc co odpowiadasz takiemu człowiekowi, gdyby stanął tutaj przed tobą? Cytuję piosenkę, która kiedyś uratowała mi życie. W jednym z takich najgorszych momentów mojego życia tłukłem ją w kółko. Pierwszy raz usłyszałem ją tu, pracując w Westerok. I jest to piosenka zespołu Koma. Los, cebula, krokodyle, łzy. I jeden z tekstów tej piosenki brzmi: i po co czytasz komentarze, poczekaj, po co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot, niech się durnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Kropka. Skoro wrzuciłeś teraz piosenki, też już nie wiem, czy czytałem to w twojej książce, czy w jednym z wywiadów, że układałeś, rozumiem i szanuję, playlistę na swój pogrzeb. O, tak, no tak, napisałem na tym naprawdę. Właśnie gdzieś to, ale na pewno ty, bo okay. Pamiętam to na świeżo z researchu do naszej rozmowy. Okay. Gdybyś teraz zaimprowizował, sobie sobie odpalił, znaczy życzę ci, żeby to wiesz, jeszcze jak to jest taki toast gruziński, żeby drzewa, z których zbita będzie twoja trumna, jeszcze nie zostały zasadzone. O, jakie piękne, prawda? O Jezu, wspaniały gałmak dżaz, naprawdę, no, cudowne. Piękne, no więc to jest to założenie, ale kiedyś tam co byś se puścił? Na tej nagrobowej desce? Tak, tak, tak. Jaką playlistę dla, wiesz, dla żałobników? Ja, ojej, są wiesz co, no to oczywiście... Nie, 3-4 kawałki, no mamy Komę. Koma to był... To był komentarz. To był mój komentarz do tamtej rzeczywistości, wiesz, bo dalszy tekst tej piosenki brzmi: przestań wyjść, przestań płakać. I ja pamiętam, że darłem się w niebo głosy słuchając tej piosenki, tłumiąc łzy i mówiąc sobie, że no jakby szkoda czasu. Roguc miał 100% racji, pisząc ten tekst, i ta piosenka dała mi olbrzymią siłę. Natomiast, żeby się tak ze światem pożegnać, no to tak, wiesz, wiadomo, jak na egocentryka przystało, no to coś o sobie, nie? No to jakby są takie dwie piosenki, których słuchając, mam wrażenie, że gdybym miał o sobie tekst napisać, to napisałbym właśnie te dwie. I mam, wiesz, mam wersję wesołą i wersję smutną. No, ta wersja wesoła to jest punk rocker Iggy'ego Popa i Teddy Bears. Numer, który znam na pamięć, wiesz, zdarte gardło x razy, śpiewając ten numer, który jest taki narcystyczny, jak cały Iggy Pop i trochę ja sam. Bardziej refleksyjnie, to wiesz co, to Pyramid Song Radiohead. To jest bardzo nierytmiczny utwór z takim cholernie przejmującym mnie za każdym razem tekstem. Wiesz, facecie, który wsiada w łódź ze swoimi byłymi i obecnymi dziewczynami i przyjaciółmi i gdzieś płynie astralnym samochodołodzią gdzieś do gwiazd. I to tak, wiesz co, strasznie pobudza moją wyobraźnię. Ja mięknę strasznie, jak słyszę Pyramid Song. W ogóle się strasznie wzruszam. Jestem, w ogóle na starość to już w ogóle płaczę na reklamach i na bajkach. Coś strasznego w ogóle. Coś strasznego. Nie do opanowania w ogóle. A powiedz, zacząłem od tego, że powiedziałem udar, ty powiedziałeś nie udar, wylew, więc... Udar krwotoczny. Udar krwotoczny. Czyli wylew. Wylew. Tak. Udar krwotoczny, czyli wylew. I co ci mówili lekarze? Jak wtedy, jak blisko byłeś od pożegnania się? Już jedną nogą gdzieś tym astrokarem leciałem do gwiazd. Tak było. Wiesz, to ten pęk mi tętniak, który pod wpływem skoku ciśnienia w robocie prawdopodobnie pękł. Kiedy wróciłem do domu,
to on już był pęknięty najprawdopodobniej i sączył się, krew sączyła się przez całą noc. Ja się obudziłem w środku nocy o trzeciej tak naprawdę nad ranem i już połowę ciała mi odebrało. Więc gdyby się to stało za dnia, być może od razu bym trafił na stół operacyjny, a tak jednak jeszcze całą noc przespałem z tą pękniętą żyłą. Więc niestety te zniszczenia były bardzo duże. No ale jakiś cud sprawił, że jednak nie odratowali, tunelu nie widziałem, chociaż śmierć kliniczna była. A z mową mówiłeś tak, no, jak teraz mówisz, czy... No czy... nie, no, było, no, bo, no, jak długo? Na początku było tak, słuchaj, ponieważ miałem za paraliżem lewostronnym poszedł paraliż lewej strony twarzy i połowy języka. Mhm. Więc ja mówiłem bardzo niewyraźnie. Nie jakoś tak strasznie, ale mówiłem niewyraźnie. W każdym razie nie nadawałem się zupełnie do radia. Wiesz co, i wiedziałem, że muszę się skupić bardzo na rehabilitacji twarzy, jeżeli w ogóle chcę kiedykolwiek wrócić do zawodu. Ile to trwało i jak? To trwało... Ja myślę, że to mogło trwać... rehabilitacyjnie trwało rok. Mhm. Natomiast po roku wróciłem do radia i wtedy ta rehabilitacja się rozkręciła na całego. Bo radio nie tylko pomogło mi wyćwiczyć aparat mowy, który dalej jest niedoskonały, ale to jest jedno. A drugie to jest tu. To się mózg. Ta gibkość i prędkość, radio, sam wiesz doskonale, wymaga od ciebie, to jest potężna ekwilibrystyka mentalna. Zwłaszcza jeśli ktoś był tak szybki jak ty. Dobór słów, zdanie, puenta, bend, zapamiętanie informacji, wiesz, i to była siłownia dla mózgu. Pamiętam, że to było dużo, dużo trudniejsze dla mnie, połapanie się we własnym tempie, które narzucało mi radio. Zawsze prowadziłem w duecie. No nie zawsze, ale te ostatnie lata. To był zawsze duet. Czyli szybkość reakcji się liczy. I wiesz, no, na początku, jak wziąłem się za książkę po udarze, to ja nie byłem w stanie złożyć zdania logicznie. Czy nie rozumiałeś, co czytasz? Nie do końca. Tak jak pisałem w tej książce, najpierw układałem litery układałem w słowa, potem słowa układałem w zdania, a potem szukałem sensu. Więc wiesz, to był totalny chaos. I później, kiedy wróciłem do radia, znowu wrócił ten trud składania słów w zdania, w logiczny ciąg. Jeszcze wiesz, no, radio to przede wszystkim kropka po każdym zdaniu. Przynajmniej ja tak uważam. Nie lubię zdań niezamkniętych. Uważam, że każde wejście to jest oddzielna audycja. Takiego radia się jakby sam siebie uczyłem przez te 30 lat pracy w radio. Nie akceptowałem innej formy. Na początku przyjeżdżali do mnie kumple z radia, kiedy byłem jeszcze po wylewie w Konstancinie, Przemo i Kamil. I wymyślili taki konkurs, który się nazywał Bla Bla Bla, bo tylko to byłem w stanie wymówić tak naprawdę. Ja próbowałem, umówiliśmy się, że ja będę bardzo łopatologicznie opowiadał takie skomplikowane teksty piosenek. No trudno to jest w tej chwili wytłumaczyć, musiałbym się posłużyć przykładem, którego w tej chwili nie pamiętam. No ale... Rozumiem, że było to nieco bełkotliwe. Było to bardzo bełkotliwe, bardzo nieskładne, adekwatne zupełnie do moich możliwości. I od tego zaczęliśmy. I pamiętam, wiesz co, kiedy usłyszałem pierwsze nagranie, to pojawił się we mnie taki potworny strach, że jadę na współczuciu, dalej odpowiadając na twoje pytanie, że jestem trochę jak Maciek Pawłowski, który umierał na oczach swoich widzów w TVN-ie, bynajmniej nie porównuje się do jego warsztatu, klasy dziennikarskiej. Chodzi o fakt
prezentera, który jest na wizji czy na antenie pomimo swoich niedostatków. I ja cały czas pytałem się Kamila Przemysłowicza, ale to nie brzmi tak, że tak żałośnie, potwornie, że na siłę, a może nie, ale wiesz co, pamiętam, że Marcin Bisiorek, mój ówczesny szef, mówił, nie, jedziemy z tym, ludzie chętnie tego usłyszą. I wiesz, i teraz nazwanie tego lansowaniem się na jakiejś chorobie jest po prostu kompletnym niezrozumieniem. Ja nie jestem tutaj dlatego, że jestem Mesjaszem i będę teraz ludziom opowiadał, jak to się z grobu wstaje i wraca. To jest pewna historia, z którą całe mnóstwo ludzi się identyfikuje. Jeżeli ktoś myśli, że ja próbuję na tym zbić kasę, no to się bardzo poważnie myli. Ja dobrze zarabiam w radio. Ja nie muszę pisać książki, nie muszę chodzić po wywiadach, opowiadać o swojej cukrzycy. Udało mi się na szczęście wrócić do mojego zawodu, zarówno w radio, jak i w telewizji. Ja tego nie potrzebuję. To, co robimy w Fundacji Najsłodsi, świadczy o tym, jak wiele osób potrzebuje pogadać, po prostu usłyszeć gdzieś, wiesz, w którym momencie przyszedł ci ten pomysł do głowy, albo kto ci podpowiedział, jeśli, żeby właśnie stworzyć Fundację Najsłodsi? No, jak leżałem w szpitalu. O wylewie? Tak. Mnóstwo ludzi do mnie pisało na Messengerze głównie, żeby mi powiedział, jak wyglądały początki wylewu, jak nie radziłem sobie z cukrzycą, co zaniedbywałem, co psuło się jako pierwsze w moim organizmie. Tych pytań było pierdyliard. I potem sobie pomyślałem, że nie dam rady odpowiadać wszystkim, a chciałem. Więc najlepszym pomysłem było stworzenie takiej fundacji, do której ci ludzie będą się mogli zwrócić, gdzie będziemy przede wszystkim mogli w ogóle uczłowieczyć tę cukrzycę, która jest dzisiaj kojarzona jako choroba starcza, jako choroba osób otyłych, osób leniwych, osób przeżerających się na tucznicy cukrem. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Cukrzyca często bywa mechaniczna, cukrzyca często bywa dziedziczna, szczególnie jeżeli chodzi o CT1, czyli insulinę zależną. Chorują na nią niewinni ludzie, tak jak na tysiące innych chorób. Dzieci są, nie chcą się leczyć i młodzież też, bo wstydzą się swojej choroby. To samo mają młodzi ludzie w korporacjach, którzy są ograniczeni, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, bo ich przełożeni nie mają bladego pojęcia, czym jest cukrzyca. Nie każdy cukrzyk mdleje na zawołanie, nie każda cukrzyca kończy się amputacją. To zupełnie nie tak. Poza tym uznałem siebie za najlepszy z najgorszych przykładów, więc posługuję się nim. To słuchaj, to zakończmy nasze spotkanie, część oficjalną, czyli audycję. Dobra. Masz kamera, mikrofon, nigdy tak nie kończyłem, ale proszę, możesz zaapelować, wygłosić krótkie wezwanie. Co ty gadasz? W ogóle Marcin, przestań. W ogóle nie stawia mnie w takiej sytuacji. Ale nie, jako najsłodszym. Apel najsłodszego. Zapomnij, że nagrywasz szorcika dla, na przykład oglądają cię, słuchają cię teraz właśnie na przykład rodzice, którzy nawet by się nie zastanawiali, czy jakieś objawy dzieci, to może być cukrzyca, że nie wiem, że często oddawanie moczu na przykład. Może, ale nie musi, prawda? Kilka innych rzeczy, nie wiem, powiedz cokolwiek. Teraz to moje gadanie, mój drogi wydawca Jarema może wytnie. Proszę, na drugiej stronie tej książki jest najważniejsze zdanie, jakie mam do przekazania, które ukradłem Lennonowi i McCartneyowi, czyli All you need is love. Dlatego, że jest bardzo ogólne. To nie jest wcale ogólne. To jest bardzo osobiste, bo jeżeli państwo nie mają w sobie tej miłości własnej i możecie pisać, że egocentryk, że narcyst i megaloman, zgadza się, wszystko się zgadza, ale nie o tym mowa, bo nie jest mowa o mnie, tylko jest mowa o tym, żebyśmy, wiesz, to już to kiedyś powiedziałem, patrząc w lustro, zadaj sobie pytanie, czy chcesz tego człowieka uratować, lubisz go, bo w ogóle czy masz to w dupie, tak naprawdę, co się z nim stanie jutro. I tak rozumiem miłość własną. Nie miałem jej, uchodząc za naczelnego narcyza RPA, w zasadzie wicenarcyza. A nie patrz na mnie, to nie ja jestem ten... Tak.
Tak, też można ci sporo zarzucić, okej. Okay. Ale wiesz co, niesamowite jest to, jak bardzo mało my myślimy na swój temat. Czasy są tak potwornie okrutne, że człowiek naprawdę już się zatracił totalnie w pogoni króliczka, którego nigdy nie dogoni, kurwa, żeby było lepiej. Ja dopiero co wróciłem ze Stanów, jestem przerażony tym co się tam dzieje. Pogoń za króliczkiem kończy się totalnym upadkiem. Tysięcy ludzi na ulicach, którzy jeszcze wczoraj mieszkali w pięknych domach i jeździli w bardzo, bardzo drogich samochodach, ale sytuacja, na którą zupełnie nie mieli wpływu, zmusiła ich do tego, żeby wpaść w uzależnienia, wylądować na ulicy bez cienia jakiejkolwiek pomocy. Nie mówię o tym, że to są ludzie, którzy się nie kochali, ale wydaje mi się, że im więcej tej świadomości, ile możesz sam dla siebie zrobić, tym lepiej. Chyba wiesz, co mam na myśli. Tak. Czy wiesz co, no, nie ma lepszego lekarza dla siebie samego niż my sami. Taki jest mój przekaz. No. Przepraszam, na nic innego mnie nie stać. I tu stawiamy wspomnianą radiową kropkę. Bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Moim waszym gościem był najsłodszy Michał Figurski. Melina w SC Rock.